Warzyn. Niewielka wieś w gminie Dydnia. Zmiankowana po raz pierwszy w latach 1577 i 1589. Poprzednio, jak wynika z opisu granic 1533 roku, należała do Niewistki. Nazwa miejscowości pochodzić ma od potoku, nad którym powstała. Władysław Makarski w opracowaniu dotyczącym nazw miejscowości dawnej ziemi sanockiej wywodzi ją od słowa obarny, to jest drzewo smolne, żywiczne lub miejsca wyrobu smoły. Teren porośnięty gęstymi lasami na wzgórzach okolającymi wieś daje możliwość takiego właśnie tłumaczenia nazwy osady. Jednak znacznie ciekawsze jest związane z nazwą miejscowe podanie. Otóż legenda głosi, że początek wsi dali dwaj Włosi, którzy przybyli tutaj z Rzymu. Według etymologii ludowej stąd właśnie pochodzi nazwa. Obaj z Rzymu, oba Rzym, oba Rzym. Zachowała się cerkiew filialna grecko-katolicka, zbudowana w 1828 roku z inicjatywy Tekli z Bogdańskich Pochereckiej, drewniana o konstrukcji zrębowej na rzucie wydłużonego ośmioboku. Wnętrze oszalowano w 1970 roku. Pod szalunkiem znajdują się ślady polichromii z pierwszej połowy XIX wieku o motywach architektonicznych ze scenami ukrzyżowania i zmartwychwstania w prezbiterium oraz postaciami ewangelistów oka opatrzności w nawie. Zachowały się drewniane epitafia inskrypcyjne Tekli z Bogdańskich Pochereckiej i Ludwika Wysockiego. Przed wojną mieszkało tutaj 40 grekokatolików. W 1970 roku cerkiew zamieniono na rzymskokatolicki kościół filialny pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego. Kopułę zastąpiła wówczas wieża. Thank you.
Orzyma pochodzi Józef Tucki, który we wrześniu 1939 roku dostał się do hitlerowskiej niewoli. Wraz ze swoimi kolegami, podobnie jak i on, wychowankami gimnazjum w Brzozowie, znalazł się w oficerskim obozie jeńców wojennych w Murnau. Stamtąd 12 września 1941 roku dokonał brawurowej ucieczki w mundurze niemieckiego kaprala. Po 18 dniach został ujęty na terenie Węgier i ponownie przekazany władzom oflagów w Murnau. Po pewnym czasie został przyłapany w trakcie przygotowań do następnej ucieczki i wywieziony do obozu karnego w Kolditz. Po wyzwoleniu obozu przez aliantów Józef Tucki nie powrócił do kraju i zamieszkał w Anglii. Kilkanaście lat temu ukazały się drukiem jego wojenne wspomnienia. W Orzymie znajduje się ścieżka edukacyjna, przyrodniczo-turystyczna, pieszym szlakiem spacerowym w Orzymie, podzielona na 12 bardzo ciekawych stanowisk. Ścieżka ta przebiega wzdłuż istniejącego czerwonego szlaku spacerowego w Orzymie. Długość ścieżki wynosi ponad 5 km. Jest ona doskonałym miejscem dla osób chcących spędzić swój czas na wolnym powietrzu wśród piękna miejscowej przyrody.